Oh!
Słuchajcie, ustawiamy się tak, jak jest żółta chorągiewka, tak żeby nie robić tutaj tego kroku sztucznego. Witamy bardzo serdecznie gospodarza gminy Sztukowa, pana wójta Roberta Zielnickiego. Jest z nami, w końcu do nas dotarł. Witamy bardzo serdecznie. I zaczniemy od trzeciego miejsca, a w dzisiejszym turnieju o Puchar Wójta w Beach Soccerze. Trzecie miejsce drużyna pod nazwą Sobia. Oczywiście liczą na naszej sztukowskiej Copacabanie, naszej plaży, naszym boisku. Trzecie miejsce, ekipa pod nazwą Sobia. Wyzbierali się na dzisiejszym naszym piasku. Uwalczyli naprawdę cudownie do samego końca. Cieszyli się z każdej bramki. I nie tylko. Poza morzem. Oczywiście, jak już mówiłem, nagrodę wręcza pan Wójt Gminy Sztukowa, pan Robert. Jeszcze raz, szanowni państwo, z wielkie brawa, bo to słabe te brawa są dzisiaj z nami, piszą za pogoda, są kibice Sobi, jest fan klub, tak właśnie to powinno wyglądać. Bawimy się zawsze wypoczywaj zdrowo, zawsze eskortowo. Wielkie brawa, tak jest, co medalem jest puchara. To tak, wspólne zdjęcia, to było później, trzecie miejsce. Nie, chodzą jeszcze. Nie, trochę to robić, bo dzisiaj jest zamieszanie. No to mało. Trzecie miejsce Sobia. Jeszcze raz najdrobniej. O, Parki Mejdaja. Miejsce drugie. Wielkie brawa. Jest jeden przedstawiciel. Medal, ja wieszam, chłopak. Chłopak mówi, że nowy nalepek. Gotuję jeszcze raz. Oczywiście na drogę wręcza Wójt Gminy Sztukowa, pan Robert Zieliński, oczywiście prezes sztukowskiego lata, pan Robert Kuczma. Drugie miejsce, juniorki Mejdaja, jeszcze raz wielkie brawa. Ale na medali, co? Już nie odda zapachę. No, najlepszym ekipą okazała się drużyna pod nazwą Wysokiem, wielkie brawa. Pan Wójt, Robert Zieliński, prezes sztukowskiego lata, będą wręczać nagrodę. Wysokiej, dzisiaj najlepsza ekipa piłkarska na naszej piachu, na naszej sztukowskiej Copacabanie w ostatnim turnieju o Puchar Wójta Gminy Sztukowa. Pierwsze miejsce. O, i Wojtek wpadł na genialny pomysł. Są w komplecie, cała ekipa rozbierana z plaży i nie tylko. Jeszcze raz, szanowni państwo, wielkie brawa dla ekipy pod nazwą Wysokiem. Duży podział, ktoś medalek, ktoś puchar. Walczyli tradycyjnie do samego końca. Z tego co są znani i nie tylko. Bo za chwileczkę również będą walczyć na siatkówce. A ja powrót po latach reformy. Jeszcze raz, szanowni państwo, pan Wójt sam brawo bije, to wszyscy teraz radzą. Wielkie brawa! Wysokiem numer jeden, to Puchar Wójta dzisiejszego dnia. Wielkie brawa. Ja zapraszam teraz na wspólne zdjęcie wszystkich ekip, które zajęły od 1 do 3 miejsca na tle bramki. Tutaj jest z nami telewizja, dzisiaj będzie w TVN-ie, to więc uważajcie. Proszę się uśmiechać. Dziewczyny też się uśmiechacie, bo TVN kręci. Panie, tak wiele dzisiaj kibicowały, też do wspólnego zdjęcia zapraszamy, tak? Na wesoło. Jak się bawić, to się bawić na całego. No i oczywiście tradycyjnie jeszcze parę słów od pana wójta, pana prosimy. Tego, czego złego, co będzie dobre, nie wyszło. Mam nadzieję, że za rok również się spotkamy w Sztukowie. I tego mam taką enormną płatę z całego serducha. Życzę się, że dopiero odeszli ludzie z
Boże, z Bieszczad tak naprawdę, którzy mówili, że naprawdę świetne wydarzenie. I tego się trzymajmy, szanowni państwo, rzeczywiście w imieniu tutaj Henryka, Szymona, w szczególności Wojtka i całej grupy przyjaciół, naprawdę dziękuję, bo w zasadzie bez nich to byłoby niemożliwe. Więc jeszcze mogę was prosić, jest was już naprawdę bardzo, bardzo mało, ale na razie tych panów brałami i kończymy. My naprawdę dziękujemy bardzo serdecznie, my postaramy się być w następnym roku. Jeszcze zobaczymy, co pan prezes powie. Dobra. Ale dziękuję wielkie. Wielka wola końca, podobało mi się to. No zobaczymy, no nasze plaże, cała gmina jest do dyspozycji, także zawsze otwarte.